Jeszcze w latach 60. XX wieku dinozaury były postrzegane jako powolne, ociężałe gady. Jednak w okresie zwanym odrodzeniem dinozaurów zaczęło się to zmieniać. Odkryto wtedy m.in. Deinonycha oraz bohatera, czy właściwie bohaterkę dzisiejszego odcinka, Majazaurę. Co ciekawe, ten dinozaur ma też pewien związek z kosmosem, ale o tym dopiero na końcu tego odcinka. W 1978 roku w stanie Montana znaleziono nietypowe miejsce. Na stosunkowo niedużym obszarze znaleziono mnóstwo skorupek, jaj oraz skamieniałości piskląt dinozaurów. Odnaleziono później także skamieniałości osobników dorosłych. W 1979 roku nadano nazwę temu dinozaurowi – Majazaura, czyli dobra jaszczurza matka. Dlaczego tak je nazwano? Ponieważ jest wiele dowodów na to, że opiekowały się one swoimi młodymi. A może nawet nie tylko swoimi, ale także z pisklętami sąsiadek, bo żyły one w stadach. Wiemy to, ponieważ znaleziono masowe groby tych dinozaurów. Prawdopodobnie należały one do jednego stada, które prawdopodobnie wędrowało z terenów lęgowych lub do terenów lęgowych, tak jak czynią to niektóre dzisiejsze zwierzęta. Po co żyły w stadach? No oprócz tego, że wędrowały do terenów lęgowych, miały łatwiejszą ochronę przed drapieżnikami i jeszcze łatwiej było im pilnować młode. Niestety, choć dla paleontologów na szczęście, podczas wędrówek majazaury mogły czasem spotkać jakąś katastrofę, na przykład wybuch wulkanu, przez które większa część stada ginęła. Na szczęście majazaury zazwyczaj docierały na tereny lęgowe i tam zaczęły kopać wgłębienia w ziemi, czyli gniazda. W nich składały jaja, a później opiekowały się nimi, na przykład przysypywały piaskiem albo ochraniały przed intruzami. Po pewnym czasie wykluwały się malutkie dinozaury, które jednak jeszcze nie były w pełni samodzielne. Przez pewien czas praktycznie nie wychodziły z gniazda, bo ich kości nie były jeszcze całkiem skostniałe. Mimo to jadły już, bo osobniki dorosłe przynosiły im pokarm. Wiemy to, bo takie niewielkie osobniki o długości około 70 cm jeszcze nie wychodziły z gniazda, są głównie znajdowane w gniazdach, jednak mają już starte zęby. Z gniazd zaczęły wychodzić dopiero, gdy nieco podrosły. Wtedy jednak nadal różniły się od osobników dorosłych. Przede wszystkim były dużo mniejsze i dużo lżejsze, więc mogły biegać na dwóch kończynach. Z wiekiem jednak to się zmieniało. I jeśli nie zostały upolowane przez jakieś drapieżniki lub nie zginęły w inny sposób, no to mogły osiągnąć nawet 9 metrów długości, a wtedy też nie były za lekkie, więc zaczynały chodzić głównie na czterech kończynach. Majazaura jest dinozaurem ptasiomiedniczym. Konkretnie należy do hadrozaurów, czyli do dinozaurów kaczodziobych. Jest ich typowym przedstawicielem. Dorosłe osobniki zazwyczaj chodziły na czterech kończynach, z czego przednie były nieco krótsze od tylnych. Przód pyska był zakończony dziobem, który przypominał dziób kaczki. W tyle szczęk znajdowały się liczne zęby, a na głowie znajdowały się różnego rodzaju wyrostki kostne, chociaż nie były one tak imponujące jak u jego krewnych. Były to zwyczajne guski.
Nie wiadomo, do czego służyły. Najprawdopodobniej służyły one do ozdoby lub do walk między samcami. A czym odżywiały się majazaury? Znaleziono koprolity, czyli skamieniałe odchody, które przypisuje się majazaurom. Przypisuje się to właśnie im, bo w pobliżu znaleziono skamieniałości tych dinozaurów. No i te koprolity były dość duże. Miały objętość nawet 7 litrów. W tych koprolitach znaleziono skamieniałe drewno. Najprawdopodobniej majazaury odżywiały się nieco rozłożonym drewnem, by przyswoić różnego rodzaju substancje, które trudniej było uzyskać z innych części roślin. Jednak raczej nie odżywiały się tylko drewnem, a robiły to raczej sporadycznie i głównie odżywiały się jakimiś liśćmi czy gałązkami. I teraz to, na co wszyscy czekali. Dinozaury w kosmosie. Czy coś takiego rzeczywiście miało miejsce? Tak. W 1985 roku astronauta Loren Acton zabrał na pokład promu kosmicznego kilka kości oraz kawałki skorupek jaj majazaury. Było to w ramach misji STS-51F. Misja trwała 8 dni, przez które prom kosmiczny wraz z skamieniałościami dinozaurów orbitował wokół Ziemi. Co ciekawe, ten sam prom niedługo później został zniszczony podczas jednego z lotów. Był to oczywiście prom Challenger. Majazaura nie była jedynym dinozaurem w kosmosie. Kilkanaście lat później w kosmos wysłano czaszkę celofyza. Jaki jest sens wynoszenia skamieniałości w kosmos? Być może chodziło o to, by spopularyzować astronomię u osób, które interesują się paleontologią. I na odwrót. Nie jestem tego jednak pewien, bo trudno znaleźć na to informacje.